Nazywam się Anna Cicharska, pracuję jako psychoterapeutka psychoanalityczna. Jestem związana od 2 lat z ambulatorium Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej i też no, szkolę się w tej szkole od kilku już ładnych lat. Ja studiowałam trochę inny kierunek niż psychologia czy medycyna. Znaczy, to też były studia humanistyczne, ale to była skandynawistyka w Poznaniu. I ja tam na któryś z wykładów zetknęłam się z myślą psychoanalityczną i to było na tyle jakoś piorunujące doświadczenie, że bardzo szybko zaczęłam szukać informacji na temat psychoanalizy i jakoś się zbliżać do tej metody. I później to no, wiedziono, myślę, takim wewnętrznym GPS-em, no, jakoś trafiłam do Krakowa. Zrobiłam taki tutaj wywiad środowiskowy i polecono mi to miejsce, Krakowską Szkołę Psychoterapii. No i po latach kształcenia się tutaj muszę przyznać, że jakoś się cieszę, że właśnie tutaj trafiłam. Myślę, że to jest dobre miejsce i dobra marka. No, myślę, że teraz oferta na rynku psychoterapii w ogóle jest jakoś bardzo obszerna i bardzo bogata i rzeczywiście trudno zrobić taką selekcję i zorientować się, czym ta oferta jest jakoś, czym może zachęcić potencjalnych studentów. I wydaje mi się, że to, co odróżnia ofertę Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej, to jest przede wszystkim możliwość też kontaktu z pacjentami, czy korzystania z doświadczeń pionierskiego oddziału w Krakowie, czyli oddziału zaburzeń osobowości Szpitala Łomickiego w Krakowie, oddział 7R. Sama miałam okazję odbyć staż na tym oddziale i muszę przyznać, że to jest jakoś bardzo takie formatywne doświadczenie dla mnie. Przede wszystkim mam zaufanie do wykładowców tutaj, do kadry. Jakoś cieszę się, że mogę korzystać z ich wiedzy i doświadczenia. I że jakoś to jest coś, co budziło moje zaufanie od początku i jakoś do tej pory trwa. Psychoanalizę od zarania jakoś otwierała to drzwi dla ludzi, którzy nie byli po takich studiach stricte właśnie z psychologią czy z medycyną. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest odbycie takiej rozmowy kwalifikacyjnej, w której bada się motywację kandydata, zainteresowanie. Wydaje mi się, że to jest jakoś takie decydujące o tym, czy dana osoba, czy jej kandydatura zostanie rozpatrzona pozytywnie, czy nie. Nasze szkolenie składa się z 3 komponentów i uważam, że jednym z najważniejszych z nich jest własna terapia szkoleniowa. A szkolenie trwa 4 lata, ale jakoś mam wrażenie, że te 4 lata to jest jakoś początek tej drogi i że stawanie się psychoanalitykiem czy psychoterapeutą psychoanalitycznym to jest taki proces, który trwa całe życie, jakoś cały czas się tożsamość psychoterapeuty konstytuuje, ale myślę, że Krakowska Szkoła to jest dobre miejsce do tego, żeby właśnie dojrzewać do tej roli, że moje doświadczenie jakoś też pokazuje, czy jest bliskie takiej myśli, którą kiedyś
powiedział tak jeden z tych brytyjskich psychoanalityków, że uprzejmość bez prawdy to jest tak naprawdę głęboka nieuprzejmość. I o swoim doświadczeniu w krakowskiej szkole mogę powiedzieć, że tego rodzaju nieuprzejmości nie doznałam tutaj. To znaczy, że jakoś kandydat jest widziany wraz z tym, co już ma i tym, czego jeszcze nie ma, nad czym trzeba pracować, co musi w sobie rozwijać, żeby móc być skutecznym. Myślę, że tym, co wyróżnia też te szkoły, jest to, że pracujemy w małych grupach i zajęcia teoretyczne są prowadzone zazwyczaj w ten sposób, że mamy do przygotowania określoną ilość tekstów, czyli do przygotowania do zapoznania się z nimi. Później nad tymi tekstami właśnie w małych grupach dyskutujemy. Także ten proces przyswajania materiału zawiera w sobie właśnie najpierw układanie się z tą nową wiedzą, która nierzadko jest jakoś też takim trudnym przeżyciem emocjonalnym, że to jest taki ekstrakt i rzeczywiście później w trakcie zajęć też mamy okazję właśnie skorzystać z tego, jak nasi wykładowcy tę wiedzę już, że tak powiem, w cudzysłowie przetworzyli i też jakoś się do tego możemy wspólnie odnosić. Mam wrażenie, że te seminaria też są takim bardzo twórczym procesem, że nie ma takiego wykładowcy, który ex cathedra jakoś nam właśnie wygłasza taki monolog, tylko to jest wspólna praca i trochę to też jakoś przypomina sposób, w jaki pracujemy w gabinecie. Kiedy myślę o takim swoim właśnie doświadczeniu, czy tym, co mnie tak zainspirowało do tego, żeby chcieć uczyć się psychoanalizy, to była taka ambicja, żeby rozumieć przyczyny zjawisk psychicznych, żeby jakoś zdobyć takie głębsze rozumienie tego, co zachodzi i na świecie, i w innym człowieku. Wydaje mi się, że taką dyspozycją intelektualną, którą dobrze by było mieć, jest taka jakoś zamiłowanie do prawdy. Może to jest taka cecha dobrego filozofa, który po prostu chce się dowiadywać i się tak od razu nie zadowala tym, co można zobaczyć na pierwszy rzut oka. Wydaje mi się, że też odwaga, jakaś chęć, żeby nie przymykać oczu na rzeczywistość naprawdę. Ale to też są cechy, które w trakcie własnej terapii i tego szkolenia się wykształcą, czy też jakiś rodzaj wytrwałości, cierpliwości. To jest szkolenie, które jest bardzo wymagające i finansowo, i emocjonalnie, i intelektualnie. Więc żeby móc je jakoś przetrwać i z niego korzystać, to wydaje mi się, że przede wszystkim cierpliwość i jakaś taka wytrwałość, ale też miłość do metody, tak mi się wydaje, że trzeba mieć w sobie pasję i jakąś taką taką intuicję, że to jest właśnie to, co może być takie spełniające. Wydaje mi się, że to jest takie doświadczenie wymiany myśli, wymiany emocjonalnej, też jakiegoś takiego bliskiego kontaktu i z wykładowcami i jakieś takie poczucie, że właśnie to jest taki dom, w którym można dorastać, że
opiekun merytoryczny czy wykładowcy właśnie jakoś towarzyszą temu rozwojowi, są na tyle blisko, żeby właśnie móc widzieć zmiany, które się też jakoś dokonują. Praca w ambulatorium to jest, myślę o tym jako o takich bezpiecznych warunkach pracy z pacjentami, że my jakoś możemy korzystać z superwizji tutaj naszych wykładowców, doświadczonych analityków, że to daje poczucie bezpieczeństwa, takiego osadzenia, bycia w kontakcie ze środowiskiem, z myślą, jest się pozostawionym samemu gdzieś w takim jeszcze w momencie, kiedy się formuje swoją tożsamość terapeutyczną, więc wydaje się, że to jest jakoś bardzo ważne wsparcie i merytoryczne, i emocjonalne. Myślę, że też tym, co mnie przywiodło do tego szkolenia właśnie w psychoterapii psychoanalitycznej, było takie przeczucie, że to nie jest miejsce, w którym będę poddawana takiej indoktrynacji, czy takiej właśnie intelektualnej obróbce, że tutaj będzie miejsce też na moje myśli. I rzeczywiście w trakcie szkolenia, które nie było w moim przypadku też takie jakoś koherentne, znalazła się przestrzeń i w ramach tej szkoły, żeby móc mieć wątpliwości, żeby móc się zastanowić, czy to jest właśnie ta droga. W moim przypadku ja się jakoś zawsze interesowałam literaturą i sztuką. Myślałam, jak mogłabym połączyć też swoje wykształcenie filologiczne właśnie z literaturą. Wydaje mi się, że to też się jakoś wiązało z tym, że teksty psychoanalityczne, trochę tak jak mówił o tym Freud, że wszystko, co ma do powiedzenia psychoanaliza, już kiedyś zostało powiedziane w literaturze. I trochę tak o tym myślę, że w momencie, kiedy dla mnie czytanie tekstów analitycznych tutaj w szkoleniu było bardzo trudnym doświadczeniem emocjonalnym, to właśnie dlatego, że one nierzadko są okrojone z tego, co sprawia przyjemność w literaturze, że tutaj dostawaliśmy ekstrakt i że to emocjonalnie jest właśnie w tym sensie bolesne szkolenie, że jakoś tak jak bolesne jest samo myślenie, że jakoś pojawienie się nowej myśli zakłada śmierć starej myśli, w związku z tym to bywa bolesne i że jakoś właśnie doświadczenie własnej terapii pozwala taką wewnętrzną gotowość do tego, żeby przyjmować nowe myśli, albo żeby przez długi czas czegoś nie wiedzieć, zanim dopiero będzie można wiedzieć. To sprawia, że jakoś do tej metody czuję głęboki szacunek, że też w terapii z pacjentami, we własnej terapii nigdy nie miałam doświadczenia, że mój terapeuta czy coś wie, zanim ja sama jakoś będę wiedzieć, czy zanim to, co wiemy się jakoś wspólnie, czy ujawni się w tym kontakcie. Że to było dla mnie bardzo ważne, żeby nie być poddaną, czy nie trafić do jakiegoś rodzaju kościoła. I wydaje mi się, że mogę uczciwie powiedzieć, że nie mam takiego doświadczenia